Dziękuję bardzo. Także obrady okrągłego stołu Michałowskiego rozpocznie pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, ja tyle tytułem wstępu, oddaję głos. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Chcę wszystkich serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości i chcę poinformować, że każdy z nas w wolnej wypowiedzi dwu-trzyminutowej wypowie się na dowolnie wybrany temat. Możemy mówić zarówno o tym, co było, jak też o przyszłości. O tym sami państwo zadecydujecie. Ale każda wypowiedź zostanie nagrana dla potomnych. Więc skoro jestem przy głosie, to ja zacznę. Tak jak słyszeliście, przybyłam do Michałowa 42 lata temu. Oczywiście widziałam różnicę między ścianą zachodnią a ścianą wschodnią. Tak jak się mówiło, były to tereny, jakby były C. Jednak jeżeli chodzi o mieszkańców, też widziałam dużą różnicę. Są tu ludzie naprawdę bardzo przyjaźni, bardzo życzliwi, bardzo otwarci. No a przede wszystkim zauroczyło mnie to, że są bardzo gościnni. Ta gościnność naprawdę jest niespotykana gdzie indziej. Właśnie Podlasie z tego słynie. I w tym właśnie się bardzo zakochałam. Zakochałam się w mieszkańcach, zakochałam się w ziemi michałowskiej, zakochałam się na Podlasiu. I z tą właśnie, z tym regionem związałam swoje dalsze życie. Widziałam także ciężką pracę na wsi, ciężką pracę rolników. W tym czasie szczególnie była to bardzo ciężka praca. Rolnicy, którzy pracowali na ziemi, to co osiągnęli, osiągnęli tylko własnymi rękoma, własną pracą. Dlatego trudno im było myśleć o wstąpieniu do Unii, o tym, że otrzymają coś za darmo. Po prostu oni do tej pory tylko swoją ciężką pracą coś mogli osiągnąć. Tak jak powiedziałam, zakochałam się w mieszkańcach. Byłam, rozmawiałam z nimi, spotykałam się, zaufałam im. Ludzie się otworzyli na moje propozycje, na moje słowa i dlatego postanowili, i myślę, za co jestem bardzo wdzięczna, że od 25 lat pełni tą zaszczytną funkcję radnej Rady Michałowskiej. W swoim 25-leciu były różne chwile dla naszej gminy. Jednak szczególnie rozwinęła się nasza gmina po wejściu Polski do Unii. Co można zauważyć? Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Michałowa, widzą te zmiany, a szczególnie te zmiany widzę ja. Widzę także, że już praktycznie zatarły się te różnice między wschodem a zachodem. Po prostu Podlasie ruszyło z kopyta, ruszyło do przodu, powstały drogi piękne, obiekty, infrastruktura, a jak gdyby zachód troszeczkę przystopował. Także myślę, że najbardziej wszyscy zauważają, jak zmieniło się nasze Michałowo. Po prostu z miasta, ze wsi powstało właśnie miasto. Miasto nasze powstało właśnie dzięki naszemu wstąpieniu do Unii. To jest nasz sukces. Jednak nie każdy potrafi wykorzystać otwartość Unii. Trzeba po prostu mieć serce, mieć pomysł i wiedzieć, jak to zrealizować. Także proszę bardzo, teraz pana Józefa Muzolewskiego o przedstawienie swojej 3-minutowej debaty. Nie. Czcigodni kapłani, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Nazywam się Józef Mozolewski, jestem przewodniczącym Podlaskiej Solidarności. Solidarności jestem od samego początku, czyli od 80 roku pełniłem różnego rodzaju funkcje. Chyba poza to funkcją najwyższą przewodniczącego Solidarności, ale chyba nie dane mi jest, więc jestem tutaj
na Podlasiu. Ja jednak dziękuję serdecznie za zaproszenie, panie burmistrzu, na te wspaniałe uroczystości do tego wspaniałego miasta. A szczególnie dziękuję bardzo za zaproszenie do debaty. Bo to rzeczywiście jest najistotniejsze, żeby ze sobą rozmawiać, a nie gdzieś tam wykorzystywać różnego rodzaju nośniki, czy to elektroniczne, czy jakieś inne i punktować siebie nawzajem. Tak, oczywiście. Proszę Państwa, wykorzystując ten czas krótkich 3 minut, nie wiem co powiedzieć, ale powiem, że jako działacz aktywny Solidarności ja jednak widzę te zmiany, które rozpoczęły się w 1978 roku. Kiedy to nasz wielki Polak został kardynał Karol Wojtyła, został Ojcem Świętym. I myślę, że ci wszyscy, cała nasza ojczyzna, kiedy usłyszała podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny te znamienne słowa, zdaliśmy sobie sprawę, że musi nastąpić zmiana. Bo właśnie w sposób pokojowy, poprzez zawołanie, musi to nastąpić. I nastąpiło. Bo w 80 roku, niemalże rok po pierwszej pielgrzymce, powstała Solidarność. Coś niebywałego. W systemie komunistycznym, w bloku państw komunistycznych, naprawdę powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność, struktura demokratyczna. Ja osobiście, moi koledzy w tym uczestniczyli, możemy to zaświadczyć, naprawdę struktura demokratyczna. No ale cóż, 13 grudnia 81 roku, stan wojenny. I to nie było, panie burmistrzu, bo owszem, jeśli my liczymy od 89 roku, to bezkrwawo. Chociaż niekoniecznie. Ale po wprowadzeniu stanu wojennego, w wyniku represji przeciwko działaczom Solidarności, przeciwko tym wszystkim, którzy nie godzili się na to, co było wówczas prezentowane przez tak zwaną władzę, ponad 100 ofiar. To zostało tak jakby udokumentowane. Ile autentycznie ofiar mieliśmy w naszym kraju do 89 roku, tego ani dokumenta, ani historycy nie mogą odkryć. Oczywiście ja się zgadzam z panem burmistrzem, że nie pora i pewnie nie czas dzisiaj mówić o kanonach okrągłego stołu, bo każdy z nas na pewno ma różnego rodzaju poglądy na ten temat. Czym więcej czasu upływa od tego momentu, to wiemy, że coraz więcej tak jakby informacji wychodzi na zewnątrz, bo mamy odtajnione dokumenty różnego rodzaju, które były zawierane, a nie były znane dla ogółu społeczeństwa, czy nawet dla historyków. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, że ten okrągły stół przyczynił się do tego, że właśnie 4 czerwca 1989 roku mogliśmy pójść i swobodnie głosować. Co prawda nie w pełni demokratyczne wybory, tylko w części, ale głosowaliśmy. Już nas nie spisywano, chyba że gdzieś tam. Ale historycy mówią, że nie, bo w wcześniejszych wyborach to właśnie już było tak, że różnie to wyglądało. I nie ulega żadnej wątpliwości, że rozpoczął się proces zmiany. Zmiany w naszym kraju. I szkoda, ja jako aktywny działacz Solidarności, znając dzisiaj wiele dokumentów świadczących o pewnych układach przed okrągłym stołem, mogę ubolewać nad tym, że straciliśmy trochę czasu. Straciliśmy bezpowrotnie, bo gdyby było inaczej, to uważam osobiście i to rolnictwo, i na wschodzie, i na zachodzie, PGR-y, które zostały zlikwidowane, wiele zakładów pracy
dobrze prosperujących zostało doprowadzonych do likwidacji po to, żeby za przysłowiową złotówkę sprzedać ich i nie biznesmenowi polskiemu, tylko poszło w ręce gdzieś tam tym, którzy chcieli się na tym trochę zarobić. I my jako Solidarność, proszę Państwa, byliśmy w ogromnie trudnej sytuacji, bo z jednej strony na strukturze Solidarności, Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, on oparty był o Solidarność. Wzięliśmy na siebie całą odpowiedzialność przeprowadzenia wyborów, oczywiście poprzez Komitety Obywatelskie. Tutaj bierze udział szef Komitetu Obywatelskiego w Białymstoku, będzie mówił zapewne na ten temat. Ale wiemy, ja osobiście wiem, jaki był wielki entuzjazm i radość Solidarności poprzez fakt uczestniczenia i przeprowadzania tych wyborów. Ja tego nigdy nie zapomnę, jak się z tego faktu bardzo, bardzo cieszyliśmy. Stąd, proszę Państwa, w moim przekonaniu wiele jest minusów po tym fakcie, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że 4 czerwca to 89 roku to jest szczególna data i cieszę się bardzo, że byłem świadkiem czy uczestnikiem tej uroczystej sesji. Państwo nadaliście imię dla swojego parku, imię tak, 4 czerwca 89 roku. To rzeczywiście oprócz tych mediów, które nagrywają nasze wypowiedzi, to też różne tablice będą upamiętniały to szczególne wydarzenie. To chyba tyle w ciągu tych 3 minut, bo nie sposób zmieścić się. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. To my jesteśmy Panu wdzięczni oraz Państwu za nasz czas, ażeby podzielić się z nami takimi cennymi informacjami. Proszę bardzo. Witam serdecznie Państwa, bardzo dziękuję też za zaproszenie, że mogę tutaj się też wypowiedzieć. Proszę Państwa, nazywam się Marek Kietliński, jestem historykiem, badałem ten okres, jestem również archiwistą, więc zbieram też materiały dotyczące 4 czerwca, czy też obrad okrągłego stołu. Proszę Państwa, myślę, że to były bardzo ważne, przełomowe wydarzenia. Oczywiście odnosząc się tutaj do słów Pana Przewodniczącego, zgadzam się, że jest to okres, który jest różnie oceniany w zależności od środowiska, od ludzi, którzy o tym mówią. I mi się wydaje, że jeszcze przez wiele, wiele lat będziemy o tym dyskutować i rzeczywiście trzeba o tym rozmawiać, trzeba wymieniać swoje poglądy. Trzeba też dochodzić do pewnych ocen. Proszę Państwa, zawsze tak się dzieje w historii. Rok 1920, wojna polsko-bolszewicka, niezwykle ważne wydarzenie. Proszę mi wierzyć, badałem ten okres, jak różne były oceny do 1939 roku, jak żyli uczestnicy tamtych wydarzeń, jak później też ocenili później to już historycy, tak? Jak często dochodzono do pewnych poglądów, do pewnych ustaleń. I myślę, że tak samo będzie się działo tutaj i z wyborami z okrągłym stołem, dlatego że to jest proces, tak? I myślę, że im dalej będzie, tym im będzie więcej dokumentów, publikacji, tym te wydarzenia będziemy mogli obiektywnie ocenić. Z drugiej strony teraz patrząc na to, to i okrągły stół, ale i wybory 4 czerwca, to są niezwykle ważne wydarzenia w historii Polski. One pozwoliły później, proszę Państwa, na coś, co się stało dla mnie w Polsce niezwykle ważnego, czyli na pierwsze wybory. Niedawno była rocznica 27 maja 1990 roku, niezwykle ważne, prawda? Wybory dla Państwa tutaj, bo przecież to tak naprawdę stworzono od początku samorząd. I tak naprawdę kolejne ważne wybory, to jest grudzień 90 roku, ta walka o prezydenturę, a później ta droga do demokracji, można powiedzieć, kończy się w 91 roku. Te wybory już całkowicie wolne, gdzie pojawiają się partie polityczne, tak, gdzie karka decyduje, kto przejmie władzę.
I ja myślę, że tak też powinniśmy na to patrzeć, na wydarzenia, które zmieniły Polskę. A co do ocen, to mówię, to pewnie jeszcze przez wiele lat będziemy się o to spierać. I z drugiej strony, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Jestem archiwistą i proszę Państwa, to jest tylko 30 lat i proszę mi wierzyć, że trzeba naprawdę wielu działań, żeby zgromadzić dokumenty, tak? Dlatego, że często te dokumenty, brakuje tych dokumentów chociażby, które wytwarzała Solidarność. Tam pojawiają się pisma, ale często, proszę Państwa, też widzimy ten obraz chociażby poprzez te dokumenty, które wytwarzała wtedy partia czy Służba Bezpieczeństwa, bo pamiętajmy, że jeszcze, bo my sobie wyobrażamy, tak, że to już był taki luz. Oczywiście tak, ale jeszcze było to pod kontrolą. W związku z tym, proszę Państwa, świetnie, że wpadliście Państwo na to, żeby nagrać te nasze wypowiedzi. Natomiast też jest taka prośba, gdybyście Państwo mieli jakieś materiały, gdybyście Państwo kiedyś chcieli zostawić swoje relacje, to też zapraszam do siebie do Archiwum Państwowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 101. Proszę przynosić te dokumenty, dlatego że one są naprawdę niezwykle cenne i im dalej będziemy iść w tym czasie, tym one będą nabierały tej historycznej mocy, tym następne pokolenia będą miały podstawę, żeby te wydarzenia oceniać, żeby toczyć dyskusję, ale żeby też opierać się na dokumentach, na wypowiedziach, tak żebyśmy mogli dojść do jakichś wspólnych ocen. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Jerzy Muszyński, byłem szefem sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Białostockiej Solidarność. Natomiast Stanisław Marczuk był szefem Komitetu Obywatelskiego. Były dwie struktury, jakby jedna czapa i wykonawcza, czyli ja się zajmowałem robotą, nie polityką. Proszę Państwa, okrągły stół nie był okrągły, był kanciasty, bo od kantów obie strony usiadły, żeby ograć jedna druga. Tamtym się wydawało, że oni ograją i wygrają wybory i w to święcie wierzyli, naprawdę. Natomiast Solidarność usiadła, czy w ogóle opozycja usiadła do wyborów, żeby ograć komunistów. No i tak to ogrywanie. Anegdota. Obiecano nam papier na wybory. Dostaliśmy papier, ale formatu A4, czyli nie do druku. I trzeba było kolejnego kantu, żeby zamienić papier A4 na papier drukarski. No to tak podaję tylko drobny przykład, jak się to odbywało. Dlatego też historycy będą mieli kłopot, co było prawdą, co w lewo przy tym stole, bo to są po prostu negocjacje. Natomiast ze smutkiem stwierdzam jedno, i to wtedy już też było widać. Opozycja nie przygotowała się do przejęcia władzy. Wszystkim się wydawało, że ten Związek Radziecki będzie padał, ale nie za naszego życia. I to potoczyło się tak błyskawicznie wszystko, że po prostu opozycja stanęła w rozkroku. Zamieniliśmy jedną doktrynę skrajną na drugą skrajną. Ona, na szczęście ta terapia przyniosła efekty, ale tak jak mówił Pan Przewodniczący, można było mnóstwo rzeczy uratować i nie popełniać tak radykalnych błędów. Z tym, że nie oszukujmy się, korupcja też zrobiła swoje. Nie byliśmy szlachetni, niestety od początku korupcję mieliśmy i dopiero. Także to są te błędy. I również przypominam, żebyśmy się tak sobą nie zachwycali, bo ja byłem wtedy w szoku, jak wspaniale ludzie w trakcie kampanii wyborczej się zachowywali. Nam nie zginęła ani jedna cegiełka wyborcza, ani jedna złotówka. Wszystko, żeśmy się rozliczyli co do centa. Ludzie naprawdę z ogromną ofiarnością pracowali i to oni wygrali te wybory. Ten powszechny taki ruch społeczny, który wygrał. Wtedy Solidarność nie była związkiem zawodowym. Solidarność była ogromnym ruchem społecznym. Wszystkie opcje polityczne były w Solidarności wtedy, bo innej opcji nie było. Tylko Solidarność. Dzisiaj niestety Solidarność jest tylko związkiem. Jest mi smutno, że Solidarność nie chciała tych obchodów i uroczystości z 4 czerwca. Smutno. Największe dokonanie Polaków w historii, czyli bezkrwawe przejęcie władzy. My ciągle umieraliśmy,
umierać każdy idiota potrafi, ale wykorzystać okoliczności i wygrać, to jest sztuka. Nam się udało. I przez to nieprzygotowanie niestety straciliśmy rzeczywiście kupę lat i kupę, szczególnie w rolnictwie. To było tragiczne po prostu. Natomiast wracając jeszcze do zachowań Polaków, to wcale nie było takie oczywiste, że my wygramy. Mieliśmy gminy, gdzie mieliśmy 10% głosów i mieliśmy gminy, gdzie mieliśmy 90 parę procent głosów. Proszę pamiętać, że poszło do urn chyba 64%, czy 62, a my mieliśmy wynik 68, no ale to trzeba było ciężkiej pracy, żeby taki wynik osiągnąć. Stokłosa stawiając piwo i kiełbaski przez kilka kadencji był senatorem, aż go wreszcie prokurator złapał. Więc nasze społeczeństwo, takie sobie. Pamiętajcie, że jak upadł rząd Suchockiej, to komuniści spokojnie wybierali wybory. Więc te resentymenty socjalne, to pokazuje, że ludzie wybierają tylko i wyłącznie bezpieczeństwo socjalne. I kto w tej licytacji populistycznej przybije kogo, ten będzie rządził. Bo tego, demokracja jest wspaniała, ale się degeneruje. I jeśli brakuje światłej elity, niestety degeneracja kończy się ochlokracją, czyli rządem od głowy. Tak historia mówi, proszę Państwa. Natomiast moment wyborczy był wspaniały. Wtedy mogłem być dumny, że jestem Polakiem. Dzisiaj już jestem. Dziękuję. Zapraszamy teraz pana starostę. Bardzo dziękuję. W 89 roku, właściwie w 89 byłem działaczem Solidarności, byłem etatowym pracownikiem Solidarności przed stanem wojennym, także stan wojenny, kiedy ogłoszono, to musiałem w nocy wynosić dokumentację jeszcze, włamywać się do biura, w którym pracowałem, co się zresztą dało, bo oni byli zaskoczeni, oni jeszcze promowali, a nie do końca wiedzieli, co zrobić. Tym licznym naszym biurem myśleli, że będą mieli na to czas, a tak jak mamy na marginesie. Potem oczywiście byłem bez pracy, troszeczkę to trwało. No, Kombinat Obywatelski, ale zaskoczenie, tak jak nas było bardzo wielu, mówimy o Związku 10-milionowym, tak w 89 już było bardzo, bardzo dużo mniej. I było zmęczenie już po prostu. Bo już się powtórzy, już był strach po prostu, już to było realne. Bo to był entuzjazm 81 roku, czy 80. Wtedy nawet wielu ludzi partyjnych nas popierało. Wiedzieli, że musi nastąpić zmiana. W 89 społeczeństwo było już zduszone, przygaszone. I wtedy było ciężko wyciągnąć ludzi do zaangażowania się i w ramach komitetów. No, byliśmy oczywiście, było nas wielu, ale to nie to, co w 81 roku. No wówczas byłem w Białostockim Komitecie właśnie, znamy się stąd. I w Prowadzie Pan Edławski. Szukałem kandydata na burmistrza, nie było za bardzo, bo zawsze były takie różne historie. Czasem niektórzy mieli różne dziwne związki, prawda, i tak dalej, z pracami, i tak dalej, służbami. No i musiałem się zdecydować sam, zostałem burmistrzem tej pierwszej trudnej kadencji. Dalsza bardzo, jeśli chodzi o samorząd, właściwie jestem takim zawodowym samorządowcem, to oceniam podobnie jak Józek to powiedział. Tak dwuznacznie, trzeba to różnie, różnorodnie, trzeba to spojrzeć, ale też i nie jest. Zrobiliśmy wiele. Jak mój brat przyjeżdża z Kanady, czy ktoś z mój kolega z Australii teraz, no to oni mówią, słuchajcie, zmiana niesamowita, bo oni są zauroczeni, po prostu w tak krótkim czasie. Jasne, że tak. My z kolei wiemy, jakim to wysiłkiem, jak można było więcej. Dlatego to są trudne oceny, tak macie rację, to historia oceni. Przecież co wy wiecie, skąd jestem, łapy, byłem jeszcze piątej kadencji. Padły dwa zakłady i nie było wielu, którzy chcieli nam pomóc, prawda? Święty Pamięci Puta twardo postawił, że doszło do rozmów, ale wymusił te rozmowy, które potem nastąpiły. Nie było tak, że upadacie, tysiąc ludzi na bruk leci i jesteśmy z wami, asekurujemy was i socjalnie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie, trzeba było wszystko wywalczyć, to było straszne po prostu. Przepraszam, to było za rządów PO-PSL, muszę to jasno powiedzieć, tak? Ale i to zakład po zakładzie, już to była gehenna na skalę Polski, dlatego że dotyczyło stosunkowo niedużego miasteczka. Więc te 20 lat różnie można ocenić. Ja myślę, że w stanie wojennym było nam dobrze pod pewnym względem, dlatego że ta opresja była, o której Józek powiedział, były takie sytuacje. Ja pamiętam, że z Augustowa, tam z tamtych stron, przecież, no to wszędzie gdzieś była jakaś ofiara.
nie do końca wiadomo, bo dlaczego, tak? Bo to wiadomo, nikt się po tym nie podpisał, ale to byli działacze niekoniecznie, powiedzmy, pierwszej ligi, o tak. I dlatego to tak trudno dzisiaj ocenić, ale podpadli tym SBK-om, prawda, bo gdzieś twardo powiedzieli, dlaczego u nas na przykład zaaresztowano, dlaczego SB zatrzymało już po prowadzeniu, no bo ktoś powiedział za ostro, prawda, bo ten człowiek powiedział za ostro i dlatego, ale tak na marginesie. Ale pamiętam takie sytuacje, ale myśmy byli zjednoczeni. Pamiętam, na ulicy spotykamy nasza działaczka, już teraz taka już trochę starsza pani, obrączkę zdejmuje, wiem, że pan jest bez pracy, obrączkę zdejmuje i mówi, proszę. Ja mówię, nie, to jeszcze przeżyjemy, spokojnie, prawda, i tak dalej, jakoś, nie? Ale do dziś, jak to wspominam, to mi się tak lekko, prawda, robi na sercu, i tak dalej. Bo w gruncie rzeczy miałem już dwoje, potem trzeba dzieci, to nie były takie żarty. Owszem, ulegli, tak? Gdzieś tam pracowałem, dlatego cenię się, pracowałem ciężko fizycznie, ale to było dobre dla mnie doświadczenie. Jeśli chodzi o jakieś wnioski, to wiecie, tutaj właśnie debatujemy w Michałowie, w konkretnym miejscu i wydaje mi się, że czego mam życzyć tutaj, bo chciałbym to przesłanie nam tutaj jakieś zostawić schronne, skromnego wicestarosty, skromnego byłego posła, skromnego burmistrza, prawda, tak. Żeby umieć odróżnić władze, te władze i następne, bo zawsze jakieś tam będą, prawda, i działacze społeczni, samorządowie, ale także z NGO, prawda, i tak dalej, i mieszkańcy, odróżnili rzeczy, których trzeba się wspierać, powiedziałem troszeczkę o tym na sesji, i rzeczy, wobec których trzeba być razem. Podatek z rury niczego nie, na dłuższą metę niczego nie załatwia. Jeżeli nie nastąpi taka współpraca, to te pieniądze zobaczycie, że nie wszystko załatwią, prawda? I jak pokonać te spory? Nie wiem, jak to pokonać. Amerykanie zrobili przez Hollywood, legendą amerykańską, prawda? Są cudowni, wspaniali, prawda, i tak dalej. A to było straszne, co oni tam robili. Ale wszyscy ich naśladują teraz, tak? Można zbudować to poprzez taką pracę, socjotechnikę nawet pewną, prawda, i wpajanie pewnych postaw. Czyli życzę, serdecznie życzę, żeby odróżnić właśnie te sprawy, w których trzeba się spierać. Jeżeli nie spieramy się, to dziwne, naprawdę, trzeba się spierać w niektórych sprawach. Dziwne, czemu jest taka jednomyślność? Jako doświadczony samorządowiec wiem, że czasem jeden urzędnik, widać coś po oczach, że coś mu to nie nagrywa. Wszyscy tak patrzą, tak jezusowsko, prawda, tak się do pana burmistrza się uśmiechają, a jeden taki smutny, albo tak się lekko kręci, ale nie śmie powiedzieć, prawda, bo nie wiem, czy go zabiją potem, czy nie, czy te jezuski nawet go nie zabiją. I co? Trzeba spojrzeć, ale coś widzę wątpliwość jest jakaś, tak, panie kierowniku, czy... No tak, i się okazuje, że ma rację potem. Debata, prawda, zaczyna się długa. No tak, jest wątpliwość, tak? Chociażby to, co mówiłem, tej wątpliwości prawnej i tak dalej. Czyli żebyśmy odróżnili, że warto się wspierać, szukajmy, prawda, bo z tego jest pomysł, ale proszę Państwa, jeżeli nie przełamiemy pewnych barier, zmarnujemy wiele rzeczy. Prawda? Zmarnujemy. Czyli jeżeli nie przełamiemy tej niechęci osobistej, tych podziałów politycznych, to powinno być tak, że ja nie lubię tego stwierdzenia. Mówią tak, oni tam walczą tłuką się między sobą w tym parlamencie, a oni potem w tej hawelce, już chyba nie ma tej hawełki, a oni tak piją razem, i tak dalej. Proszę Państwa, właśnie o to chodzi. Ależ o to chodzi, żeby siąść potem, rozmawiać ze sobą po ludzku i mówić, w tych sprawach będziemy zgodni. W Polsce czego brakuje po okrągłym stole? Kolejnego okrągłego stołu, jak ktoś fajnie powiedział, zresztą chyba wszyscy powiedzieliście, koledzy, że nam brakuje okrągłego stołu, w których sprawach w Polsce powinniśmy się zgodzić ponad podziałami. W waszym głosowaniu na niektóre uchwały było 15 głosów. Dlaczego? No bo nikt nie chce poddać, prawda, swoim wyborcom, prawda? To ich program wyborczy, no ale jak my nie zagłosujemy przeciw, to tam zauważą to, prawda, i tak dalej. No tak, jest taki mechanizm i słuszny. Ale proszę Państwa, są takie trudne sprawy, jak na przykład była dwukadencyjność, czy inne sprawy, nie chcę dyskutować, dlaczego jest to wartość, dlaczego pewne rzeczy obojętne. Dlaczego tyle lat to trwało? Najpierw pamiętacie próg wyborczy.
partyjka rządziła, miała 10 klientów, prawda, rządziła, prawda, nie było problemu, że nagle nie było już potem tych malusieńkich kanapowych, które rządziły, prawda, decydowały. Wobec ich głosów, prawda, jednego głosu nawet nie można było czegoś zrobić. Więc ile to powoli szło, powoli to zaprowadzane, bo nie było takiego okrągłego stołu u nas, my nie potrafimy jeszcze, bo myślimy, że społeczeństwo to się odbierze, siąść i powiedzieć tak, społeczeństwu, chcemy ustalić pewne pryncypia. Ja ciągle podkreślam, że konkordat podpisał kto? Kaczyński. Dokładnie. Podkreślam to. Czyli miał myślenie propaństwowe, tak? W pewnych sprawach. I ja to mówię jako katolik. Dobrze, tak? Umiemy się porozumieć. Dokładnie tak. Za długo gadałem. Bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich witam, pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości tak przysłowiowego tutaj naszej gminie okrągłego stołu. Tutaj akurat jako osoba duchowna, moje imię, nazwisko, ja ksiądz Jan Jaroszuk, proboszcz parafii prawosławnej w Michałowie, gdzie już jestem takim, liczę, pewnym obywatelem Michałowa, tego środowiska, gdyż już 36 lat jako proboszczem w tej parafii. Wżyłem się w te struktury, w to środowisko. Cieszy mnie fakt, że w tym okresie na pewno dużo zostało dokonane. Tutaj moi przedmówcy, oczywiście bardziej z punktu widzenia wspomnień i spraw bardziej politycznych. Nasza rola z kolei jest inna misja, inne zadanie. Zawsze te stwierdzenie zgodnie z pewnymi moralnymi obowiązkami, zawsze każdy z nas powinien pamiętać, kim ja jestem i jaka jest moja rola w tym doczesnym świecie. Dlatego ja jako mimowoli obserwator wydarzeń, bo no już na nosie 70, to powiem tak, że ta krytycznie ocenię, brutalna polityka po prostu była i chyba pozostanie, jeżeli w takich formach, jak to istnieje, mam nadzieję, nic się nie zdziała. Pomimo, że dużo pozytywnych wartości i zjawisk zaszło. Bardzo ważnym czynnikiem tutaj, jak wspominając czas przeszły, zawsze takie zgodnie z Ewangelią, ten, który Boże będzie się oglądał, na pewno nie wyprowadzi prawidłowo tej skiby. Dlatego właśnie wspomnienia powinny pozostać, ale działania bardziej takie oryginalne, prawdziwe, żeby towarzyszyły dzisiaj szczególnie, bo nie zmienimy, nie jesteśmy w stanie historii jakby odwrócić to, co było, co jest i tak dalej. Bardzo ważnym czynnikiem jest, żeby nie tylko, żeby słyszymy, ale słuchać. Dlatego zawsze z punktu widzenia stricto religijnego powinno być, żeby widzieć w drugim człowieku przyjaciela, widzieć człowieka, nawet jeżeli ma jakieś swoje błędy, swoje jakieś niuanse, czy inny tok myślenia, ale on jest tak samo na prawo. Dlatego no, chciałbym serdecznie podziękować za te osiągnięcia, gdyż szczególnie w naszym środowisku i nie tylko zawsze chcę podkreślić, że szczególnie w Kościele prawosławnym bez przerwy jest modlitwa za ojczyznę, modlitwa za wojsko, za władzę i dlatego tak to pozostanie. I nam wszystkim, obywatelom, potrzebne jest właśnie takiego bardziej skupienia uwagi nad pewnymi tymi moralnymi, gdyż dzisiaj duch upada. I to, co wy panowie wspominaliście te czasy, oczywiście możemy zadać pytanie, dlaczego tak było? Gdzie była przyczyna? Dlatego, że każdy próbował na swój sposób. Ja nieraz mam taką formę oceny, że gdzie dwóch sprzeczają się i mówią, to moja racja, ale twoja racja, musi być wspólna racja. Cel nadrzędny. I jeżeli są różnice, ale tak jak zawsze w różnorodności do jedności. Dlatego ja jako obywatel, jako
mieszkaniec tej gminy i Michałowa, a jednocześnie jako osoba duchowna, mnie cieszy i naprawdę przeżywam radość, że coś pozytywnego się odbywa. Nie tylko w sprawach jakichś dosłownie inwestycji, ale przede wszystkim, żeby było nawzajem to porozumienie, żeby czynić starania w kierunku tego, że jak nazywają, czy okrągły stół, ale musi być ten dialog, rozmowa. Dzisiaj rzeczywiście dużo krytyki, a mało działania. I powiem tak jeszcze, krytycznie obserwując życie, że dużo uczonych, a mało mądrych. I to jest bieda prawda. Nieważne kto, jakie ma stanowisko, jak to, ale być człowiekiem. I to jest zasada. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy dla księdza Mikrata. Prosimy księdza o krótką, może troszeczkę o streszczającą się, bo już jesteśmy tak opóźnieni, nie możemy pozwolić sobie na to, ażeby tam na nas czekali, prawda? W pierwszej księdze Pisma Świętego, w księdze Rodzaju, znajdziemy takie słowa, że Bóg mówi: czyńcie sobie ziemię poddaną. Rządzenie jest czymś dobrym, jest zamysłem Bożym, ale to rządzenie będzie dobre, jeżeli będzie w miłości, będzie w pokoju, będzie budowane na wartościach chrześcijańskich i starajmy się właśnie żyć prawdziwie wartościami chrześcijańskimi, dekalogiem, aby Bóg był dla nas na pierwszym miejscu i to abyśmy się Bogiem kierowali, bo tak jak mówił święty Augustyn, ojciec Kościoła, jak Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim miejscu. Amen. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszamy teraz panią Halinę. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Halina Bielska. Pierwszy raz przemawiam. Proszę mi wybaczyć, może coś nie będzie tak jak trzeba, ale pracowałam tu i pracuję jako opiekun społeczny i bardzo dużo widziałam ból, cierpienie, radość i dużo trzeba było serca włożyć na tych ludzi. Nieraz i kosztem i swojego czasu i no i w ogóle. I wczoraj bardzo długo myślałam, żeby dzisiaj ładnie się wypowiedzieć i napisałam kilka takich słów, żeby nie pomylić oczywiście. Powinniśmy świętować każdą rocznicę, żeby utworzyć historię i przekazać ją młodym ludziom. Poczuć, że mówimy jednym głosem i co jest naszym dziedzictwem. Więcej dziękujmy i doceniajmy to, co już zostało zrobione. Jesteśmy w trakcie nowej historii w naszej gminie, utworzenia okrągłego stołu, który przyczyni się do rozwoju naszej społeczności jako mało, ale prężne miasteczko. Przez okres tych lat dużo w naszej gminie się zmieniło na lepsze, szczególnie za pamięci pana burmistrza naszego kochanego. Chciałabym, żeby przyjeżdżali do nas inni ludzie, jako zgodne społeczeństwo kultywujące różne religie i to będzie nasz sukces. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Prosimy pana Stefana teraz. O, krótko. Dzień dobry. Nazywam się Stefan Bob. Jestem tutaj na tym terenie. Pracuję w lasach państwowych. Lasy mamy bardzo ładne. Okolice śliczne, zdrowe, zadbane. Pracuję tutaj bardzo dużo w lasach mieszkańców. I to właściwie oni. Najbardziej tak pożył, nie czujmy się tego, co mam. Ale chciałem się odnieść odnośnie pani słów, znaczy pani przewodniczący. Bo niedawno ogłosiliśmy, że tak powiem, zadeśnictwa gminy Raciborska, to jest katolickie. Tutaj gości taki pożar był kiedyś, to 26 lat temu. Ci ludzie jechali tutaj do nas. Myślę, że to naprawdę jakiś będzie skansen, coś innego. Naprawdę, ale jest takim uczuciem tutaj jechali i później nam się przyznali. I od kilku osób tam ja to słyszałem. Pierwszego szoku dostali po prostu, jak z warsztatu wyjechali do Białegostoku. Spodobała im się ta trasa. Naprawdę. Później jak przyjechali do Białegostoku,
no to nie zaskoczeni tym miastem, które zbudowało tą infrastrukturą ze wszystkich. Przyjechali do naszego biura, do leśnictwa, zobaczyli nasz piękny budynek, nowy postawiony, znowu zakup, tak? Przejeżdżają przez miejscowości, każde miejscowości może skromnie, ale kratkie rosną, trawa wzruszona, to wszystko. Przez Michałowo przyjeżdżają, znowuż jest pięknie, piękna miejscowość, wiecie, ludzie gościnni. Zjeżdżamy na szkółki, myślę, że też, a to też jak coś tam wkroczyło, to są okres do tych lasów. I deszczowie nowe, piękne sadzonki, piękne zaplecze edukacyjne. Także no bardzo wiele zaskoczeni. Ja sam osobiście też miałem przyjemność, że tak powiem, byłem dwie kadencje rady. Widziałem, jak to się działo. Było dużo tych sprzeczek, może nawet więcej kłótni. Ale to tylko było związane z tym, że po prostu potrzeby były duże, a pieniążków tych było mało. I to takie kłopoty, że tak powiem, w tej chwili no widać. No, tutaj pan mówi, prawda, jak te kanalizacje, te łóżówki, to wszystko to było, tu pan burmistrz, no, te budowy, to wszystko. Akurat miałem z panami obywała przyjemność, że tak powiem, współpracować. No różnie to było, ale jednak ten efekt, jaki teraz mam, jest widoczny, prawda? I mi się nabawia mnie, tak powiem, radością. I myślę, że uczucie mieszkańców też jest podobne. Dziękuję się wszystkim. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, teraz poprosimy Pana Radnego Miasta Gdańska, Panią Anię Nazywam się Anna Rasiu. Jestem po pierwsze mieszkanką tego miasta i tej gminy. Po drugie jestem też nauczycielem, pedagogiem z już dosyć długim okresem pracy, co sprawia, że ta refleksja na temat okrągłego stołu i refleksja na temat tych rocznic, które obchodzimy, pomyślałam sobie, no fajne czasy były, fajne czasy są i fajne czasy będą. Urodziłam się w takim czasie, że te wszystkie momenty nie ominęły mnie. Ciekawe bardzo czasy. Oczywiście w każdym z tych momentów byłam w różnym wieku, tak? I nie wszystko oglądałam dogłębnie, czasami powierzchownie, tak? Niemniej sprawia to, że pomyślałam, że dzisiejszy dzień, kiedy czcimy tym okrągłym stołem, takim spotkaniem, debatą i wspólną rozmową przy okrągłym stole, że znowu rozmawiamy o ważnych rzeczach, powołujemy się na historię, ale jednocześnie wiem, że ta debata jest uroczysta i znowu ja nie omijam je tu, tak? Nie omijam jako wydarzenie historyczne, jako pierwsza debata w naszej gminie. Chcę powiedzieć, że nie będę tutaj tylko mieszkanką i powiem, że jako nauczyciel powiem, że wiele lat temu mądry człowiek powiedział, że taka Rzeczpospolita, jak jej młodzieży chowanie, ale też takie Michałowo, jakie młodzieży chowanie. W związku z tym cieszę się z tego, że nasze władze i nasze społeczeństwo najpierw, deklarując to, że przyjmujemy, a przynajmniej spróbujemy przejąć szkołę średnią, a nasze władze, wiem, że przekalkulowały to dokładnie, czy jesteśmy w stanie to udźwignąć, i wiem, że to jest dla pokoleń i dla rozwoju naszej gminy. I nasze społeczeństwo nie będzie tylko społeczeństwem, które być może będą przyjeżdżać ludzie, bo to jest ciekawie, spokojnie, fajnie i na, powiedzmy, na emeryturze, ale mam nadzieję, że nasze społeczeństwo zwyczajnie będzie społeczeństwem młodym, tętniącym życiem i społeczeństwem, które będzie w dalszym ciągu pracowało na rzecz. A to, że my jesteśmy społeczeństwem generalnie wielokulturowym, wielowyznaniowym, wiele opcji politycznych też tutaj pewnie się mieści, tak? Natomiast siadamy, rozmawiamy. A to, że się kłócimy, to się czasami wspieramy, a nawet na siebie czasami krzywo patrzymy, to też jest wynik tego, że nie jest nam obojętne to, co się dzieje wokół, tak? Ważne jest, żebyśmy się, tak jak tutaj Państwo poprzednicy moi powiedzieli, żebyśmy się zwyczajnie umieli porozumieć. I tak jest.
I tak jest. Pewnie, że nasza szkoła też jest fajną placówką, nowoczesną placówką, ale my nauczyciele oczywiście wiadomo, że chcielibyśmy jeszcze więcej, ale to tylko też świadczy o tym, że nie bierzemy tylko tego, co mamy i na tym siedzimy, tylko zwyczajnie chcemy iść do przodu, żeby nasza placówka w naszej małej gminie, w naszej małej miejscowości była zwyczajnie placówką nowoczesną, przygotowującą do życia, a nasze dzieci kreatywne, odważne i tolerancyjne. Dziękuję Państwu. Dziękujemy serdecznie. Teraz poprosimy Panią dyrektor banku. Dzień dobry, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Beata Szczepanik, a od niedawna jestem dyrektorem oddziału Banku Spółdzielczego w Białymstoku, oddziału w Michałowie. Z własnego doświadczenia z historii za dużo nie mam do powiedzenia. Jako stosunkowo młoda osoba, w 1989 roku miałam niewiele, ponad 3 lata. Dlatego chciałam się skupić bardziej tutaj na bankowości na przestrzeni tych 30 lat. Bank Spółdzielczy w Michałowie jest już ponad 70 lat, tak jak tutaj zdołam to przeliczyć. Byliśmy w różnych strukturach, byliśmy kasą spółdzielczą, byliśmy bankiem spółdzielczym w Michałowie, aktualnie jesteśmy oddziałem Banku Spółdzielczego w Białymstoku. Ale co najważniejsze i tak już w skrócie mówiąc, myślę, że najważniejsza jest współpraca tutaj z naszymi klientami, z naszymi wszystkimi ludźmi, z którymi współpracujemy, z władzami lokalnymi, z jednostkami, z przedsiębiorcami, z rolnikami, na rzecz których staramy się jak najbardziej, najlepiej pracować, wspierać, pomagać. I myślę, że to jest najważniejsze na przestrzeni tych 30 lat. Serdecznie. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor, a ja nawiasie powiem, że dzisiaj Pani Dyrektor i Bank otrzymuje naszą nagrodę. Jest to nagroda z Ordu Michałowa. Co się stało? To jest tajemnicy to wiemy. Ja teraz chcę poprosić młodzież o przedstawienie. Przepraszam, nikt nie słyszał. To jest szczególnie taki Starosta, ja mam wszystko wiedzę, wszystko wychodzi. Nie, bo ja tak chciałam już tak bardzo się. Ja myślę, że to wyreżyserowane było. Proszę dać. Nie, właśnie nie, że to stanowi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być tu z Państwem. Ja się nazywam Agata Maria Czaban, jestem uczennicą, pracuję jako wokalistka i tancerka. Ja jako reprezentant młodzieży mogę jedynie powiedzieć, że wydarzenia z czerwca 1989 roku pokazały nam wszystkim tak naprawdę, jak wielką wartością jest wolność. My młodzi ludzie powinniśmy być świadomi tego, że wolność jest nam dana, ale nie na zawsze. I tak naprawdę to w naszych rękach jest to, żeby o nią walczyć, dbać, żebyśmy dalej żyli w wolnym kraju. Ja osobiście urodziłam się 11 lat po 1989 roku. Ja się urodziłam w kraju wolnym, demokratycznym. Obecnie mam 19 lat i tak naprawdę mogę sobie pozwolić na wszystko. Gdzie wiem, że moja mama w tym wieku nie mogła sobie pozwolić na tyle rzeczy, ile mogę osiągnąć teraz ja. Moim zdaniem młodzi ludzie powinni dbać o tą wolność, dbać o nią, by była trwała, by młodzi ludzie powinni być zgrani ze sobą. Mam nadzieję, że za kolejne 30 lat będziemy mogli również się spotkać w tak zacnym gronie, jakim jesteśmy dzisiaj. I że będziemy mogli porozmawiać o tym, że nadal Dziękuję bardzo. Cóż, może prowadzę gospodarstwo rolne.
i może powiem się na ten temat, jak wyglądało, bo pamiętam gospodarstwo jeszcze za czasów dziadka i daty, a dzisiaj i różni się bardzo, bo już tutaj jest dalej bardzo ciężka praca. Może ta praca poszła troszeczkę w innym kierunku, bo chyba więcej czasu spędzamy, tak mi się wydaje, przynajmniej ja, w urzędzie, w jakiś załatwiając sprawy niż na traktorze, też czasem wolałbym na traktorze wsiąść. Ale jest taki problem na wsi, że jeszcze 10-15 lat temu na wsi było u nas, w mojej wsi było 13 rolników, a dzisiaj jest tylko, można powiedzieć, 2 albo 3. Że na wsi nie ma nowych ludzi, moich kolegów w klasie wcale nie ma 30, teraz mam 4, gdzieś powierzali ci ludzie. Tej sprawie chyba mi się daje bardzo duży problem, że nie ma tej młodzieży i za 20-30 lat może tutaj nie być 30 osób, a 10. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Poprosimy panią doktor. Nazywam się Anna Klawicz. Jestem lekarzem. Pracuję w Michałowie od ponad 20 lat. Zaczynałam pracę w Szkole Wyrodzie w Ośrodku Zdrowia w strukturach terenowego zakładu opieki zdrowotnej. W 2000 roku założyliśmy spółkę z doktorem Cieniszewskim, doktorem Cieniszewskim i stworzyliśmy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Służba zdrowia jest tematem bardzo problematycznym i trudnym do rozwiązania dla wielu rządów przez wiele lat. I większość społeczeństwa narzeka na to, że nic się w tej służbie zdrowia nie dzieje. No, ale taka jest natura ludzka, że widzi się te rzeczy, których brakuje, których jeszcze no, co trzeba zrobić, a to, co jest pozytywne, to tak jakby trochę odsuwa się w cień. Zmiany w przeciągu tych 30 lat służby zdrowia no, były bardzo istotne, bo w 1997 roku w ogóle zmieniono sposób finansowania z budżetowego na budżetowo-składkowy. Zmieniły się także struktury, powstały kasy chorych, Narodowe Fundusze Zdrowia, no i instytucja lekarza rodzinnego. I ja z tej takiej swojej perspektywy pracy jako lekarza rodzinnego chciałabym powiedzieć to, co jest pozytywnego, co się stało pozytywnego. Kontraktowanie usług przez nas z Narodowym Funduszem Zdrowia daje nam możliwość tak jakby swobodnego działania, racjonalnego wydawania pieniędzy i także wolną rękę to, że możemy się dostosowywać do potrzeb naszego społeczeństwa. A społeczeństwo Michałowa, no tak jak większość takich małych miejscowości, jest specyficzne i ma swoje potrzeby inne niż ludzie w wielkich miastach. My dzięki temu możemy wykonywać nie tylko to, co do nas należy, ale jakby rzeczy takie dodatkowe, otwierając się na potrzeby mieszkańców. Możemy tu sprowadzać specjalistów, możemy wykonywać różne badania profilaktyczne czy przesiewowe. Największą bowiem bolączką, myślę, takich małych miejscowości, w ogóle całej Polski, jest to trudność w dostępie do specjalistów. A tutaj te małe miejscowości dodatkowo jeszcze muszą pokonać tą odległość, co dla ludzi chorych, niepełnosprawnych czy starych, stwarza bardzo duży problem i wręcz jest niemożliwe do wykonania. Także tutaj tak jakby te minusy i potrzeby w tym kierunku i powoli, po cichu, myślę, że na razie po cichu, pojawia się problem geriatrii. Nasze społeczeństwo się starzeje. Może na razie nie jest to tak zauważalne. Ja to widzę z punktu widzenia lekarza, ale także i no, swojej własnej rodziny, jakby to mnie osobiście dotyka. Myślę, że u nas w większości też, no bo ludzie żyją dłużej. I jest to problem złożony. Myślę, że nie tylko lekarzy, ale też samorządów i przede wszystkim opieki społecznej, żeby pomóc tym ludziom i tym ludziom. I tak podsumowując, uważam, że to, co przez te 30 lat się zmieniło, co one nam dały, to, że jest możliwość dyskusji, możliwość wolnego słowa, możliwość konsultacji, wiara w to, że można dokonać jakichś zmian. I dzięki temu, szczególnie w tych dzisiejszych trudnych czasach, daje nam to nadzieję i wiarę w to, że zmian można dokonywać i trzeba je dokonywać. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Romańczuk. Po 31 lat jestem mieszkańcem Michałowa. Od ponad 20 lat jestem zawodowo związany z Zakładem Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej podległej gminnemu samorządowi. W mojej ocenie kluczowym momentem na zmiany w naszej gminie były lata 2002-2006.
to w roku 2002 po raz pierwszy mieszkańcy w bezpośrednich wyborach wybrali wójtów, burmistrzów i prezydentów. W 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Przekazanie władzy przez mieszkańców gminy Michałowo w dobre ręce władzy wójta, w dobre ręce, a dzisiaj burmistrza, trafny wybór Rady Miejskiej i przy dużym zaangażowaniu pracowników samorządowych dało to, że pozyskaliśmy duże środki finansowe z Unii Europejskiej, co umożliwiło realizację inwestycji, które były realizowane, między innymi Kratusz właśnie. Będąc w tamtym okresie nie tylko naocznym świadkiem tych zmian, ale pracując w zakładzie komunalnym wraz z moimi kolegami z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, braliśmy czynny i włożyliśmy wiele wysiłku i pracy w realizowanie właśnie tych inwestycji, co niewątpliwie przyczyniło się do nadania praw miejskich dla Michałowa. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Teraz przechodzimy do samorządu. Do pana wójta, pana Sławka. Powiedziane tu zostało prawie chyba wszystko. Nie chciałbym powtarzać. Skupmy się na jednej rzeczy. Martwi tylko mnie jedna rzecz, że my jako Polacy, jako obywatele tego kraju, jesteśmy tak strasznie w tej chwili podzieleni. I nie wiem, jak długo to potrwa. Może czas już długo to skończyć. Albo to jest nasza już choroba, albo nie wiem, co to jest, że nie możemy się już wydobywać. Jesteśmy chyba jedynym takim krajem, który cały czas ma do kogoś ciągle pretensje, a nie do siebie. Także uważam, że tu powinniśmy się na tym skupić najbardziej. Teraz może swojemu byłemu szefowi. Poprosimy pana Renona o kilka. Faktycznie nazywam się Zenon Bezludnik, faktycznie Sławek. Ze Sławkiem pracowaliśmy. Były to czasy, te historie, tak szczerze mówiąc, większość państwa to mnie interesuje. Na pewno nie będę mówił o czymkolwiek, co się zaczyna na literę P, czyli o polityce w żadnym wypadku, o PZPR też nie będę mówił, też jest to na ale wtedy pracowaliśmy, zaczynaliśmy wtedy, kiedy taże jednostka dominowała. Większość z nas była członkiem partii, tak szczerze mówiąc to powinien zacząć. Dzień dobry towarzysze, ale jakoś nie było. Ostatni raz byłem na zebraniu, przemawiałem 40 lat temu. Proszę Państwa, naprawdę serdecznie byłem zadowolony, ja i moja małżonka, kiedy otrzymaliśmy zaproszenie. Małżonka jest ze mną, w jej imieniu też serdecznie dziękuję. Miałem zawet ze sobą trójkę dzieci, sześcioro wnucząt, tak umówiłem się z panią sympatyczną, przesympatyczną panią. Dzień dziecka, mówię, no to ewentualnie nie przyjechałem, proszę spokojnie, panie burmistrzu, tanie będzie kosztowało. Także przyjechałem z małżonką, wiem, że jest też szczęśliwa, zadowolona. Zawsze do Michałowa przyjeżdżamy, bardzo, bardzo nas wzrusza, dużo mamy znajomych, których to nie widzieliśmy nawet kilkadziesiąt lat. Tutaj za stołem prezydialnym z żoną spierałem się, że siedzi nasza koleżanka, że ona powiedziała, że między tym panem przewodniczącym Łysawym i tym drugim to nie jest nasza koleżanka. Ja mówię, że nie, jest to nasza koleżanka. Siedzą teraz razem, przypomniały się. No, ja od razu wpadam i to opowiem, jeszcze jednak zostało mi coś z tych nowych rzeczy. Ja chciałbym pogratulować i ze Sławkiem razem nowej władzy, tej, która ma efekty widoczne, których ta stara władza nie miała. Nie chcę tłumaczyć tej starej władzy, bo to była zupełnie inna władza. Nie powiem, że gorsza, nie była gorsza, ale żyła, funkcjonowała w innych czasach. I tutaj wyszło, padło jedno zdanie, do którego chcę się ustosunkować. Rura, podatek z rury. Ktoś tutaj tej rury zazdrości. My ze Sławkiem nie zazdrościmy tejże rury, ale ktoś tu z sąsiedniej gminy naprawdę zazdrości. Nie zazdroście, kochani.
Przez lata ta gmina była na jedną z najbiedniejszych w województwie. Jedną z najbiedniejszych. To była trzecia od końca gmina. Duża, 40 kilometrów. Jak moim maluchem się przyjechało dwa razy do Iglinic tygodniowo, to Iglinic benzyny się skończył. Była to biedna gmina. Migracja była niesamowita. Słuchajcie, tutaj młody człowiek z całą sympatią życzę panu wszystkiego najlepszego, bo młodzi rodzicy to jest to. Ale proszę pana, całe wioski były zabite deskami, cała ściana wschodnia, wie pan? Także to były czasy strasznie, że wszyscy nasi rówieśnicy, ja wszedłem tutaj do pracy mając 26 lat, to takich rówieśników, najmłodsi to byli tacy, jak Sołtys tam nie, Sołtys mówię na samej granicy, no to najmłodszy to miał 70 parę lat, tyle co ja mam teraz, także tak, a następny, tak, także tak to wyglądało. A teraz ja myślę, że panie burmistrzu trzeba by było tym budowniczym, którzy się budują, dać jakieś ulgi, ale pod warunkiem, że wniosą też wypełnienie tych do szkół, tych dzieci, bo wspominam, trzeba to połączyć, słuchajcie, prawda? Tutaj były rekrutacje, bo tutaj pan dobrze podpowiadał. Słuchajcie, także tylko się cieszę. Fajno, że siedzą ludzie, którzy mówią o polityce, o wiarze, o młodość, zresztą widać, o, moja żona robi mi zdjęcie, coś nie powiem. To dla mnie. Ona by mnie swoją żonę pomyliła z moją koleżanką Bożeną Krzysztofiec. Dobrze, ja już będę kończył, bo czas na pewno minął. Chciałbym powiedzieć, że z Michałowa mamy duże wspomnienia, bardzo ciepłe i wszystkich pozdrawiamy mieszkańców. Chciałem powiedzieć, że z Michałowa też mamy syna. Co jest Bramka? Syna, najmłodszy syn, ale poszedł w michałowską wiarę, bo proszę was, powiedział, że pierwszy z nas zrobi dziadkami, zrobi. Pierwszy zrobi. Także z Michałowa, no poza synem, zostały też kobiet, dwie wnuczki, zresztą śliczne dziewczyny. Panie burmistrze, wszystkiego dobrego. Ja zapraszam na swoje włości gdzieś tam indziej. Na pewno tam okrągłego stołu nie będzie, ale będzie taki burmistrzowski. Ja wiem, że teraz wszystko jest na trzeźwo. Nie gratuluję. No takie przyszły czasy, panie przewodniczący. No jestem. Ale. Z tym poradzimy. Wszystkiego najlepszego. Wszystkim mieszkańcom Michałowa starego rzeczy. Bardzo dziękuję za wszystko. Ja nie byłbym sobą, gdybym jednak nie jest. Rury, gratulujemy Rury, jak najwięcej Rur, jak najwięcej. Chodzi o to, żeby ale to myśl była inna, żeby był jeszcze przepływ międzyludzki, o to chodziło, jak najwięcej, żeby to przepływało, czy w rurach, czy poza rurami. Ja panu powiem, ksiądz Prawacki i ksiądz drugi powiedzieli, że się cały czas modlą za Putina. Za każdego przekażę się modlić. Nawet za Putina, a może szczególnie. Im człowiek jest gorszy, tym bardziej trzeba się modlić za niego. Bardzo słusznie. Dziękujemy serdecznie. Teraz poprosimy o naszego gospodarza. Szanowni Państwo, no na koniec można powiedzieć, że najlepiej i najgorzej jest przemawiać, tak? No bo w wielu kwestiach nie uprzedziliście. Miałeś coś tam. Nie tylko tutaj, że tak powiem, ale to co się wydarzy za chwilę, jak wyjdziemy, tak? Bo pan Józef Modolewski mówił o latach 70. i wyborze papieża jako tam tym wydarzeniem takim przełomowym, a od tego nasze przedstawienie się zaczyna, przygotowane przez szkołę Droga do Wolności właśnie od tego momentu. Potem pan mówił o tym, że no, jakieś ofiary były, no w tym przedstawieniu też jest motyw Janta Wiśniewskiego. Także dlatego naprawdę no, miło mi, no, że po prostu podobnie, że tak powiem, myślimy, tak? Znowu pan Muszyński mówił, że ludzie wygrali, tak? Taka była puenta. I to też będzie z mojego przemówienia ta puenta. Bo co by znaczyły nazwiska największych działaczy bez tych ludzi? Żeby oni nie mieli oparcia w ludziach, żeby oni nie czuli, że miliony mają za plecami. Także to ludzie wygrali i tego nie można zmarnotrawić,
tego zwycięstwa tych ludzi, tak? Bo to jest najważniejsze, bo każdy z nas jest tylko jednostką, tylko jednym człowiekiem, ale liczy się właśnie ten naród, o którym my mówimy. Tutaj pan starosta Kołomowski takie poruszył, że pracownicy tam, no, że dobrze jest, jak ktoś z boku podpowie i tak dalej. Ja wręczając grawertony o pani Ewie Rosińskiej powiedziałam pierwszą rzecz. Na początku jest zimny prysznic. Pani Ewa przychodzi, to od razu jest zimny prysznic i tam nie ma dwóch zdań. Ale jak człowiek jest merytoryczny i ma wiedzę, to wręcz trzeba to cenić, bo my samorządowcy bez takich pracowników po prostu byśmy, no, na wschodzie mówię świta dzieło i krala, tak? A my po prostu tu w Polsce mówimy, że przełożony jest mądry mądrością swoich ludzi, no bo to inaczej być po prostu nie może. Pan starosta powiedział o Hollywood. No może nie wszyscy będą, ale no wieczorem o godzinie 21.30 zapraszam, zobaczycie i będziecie widzieli, o czym ja, co ja mam teraz, co ja mam teraz na myśli. Ale wracając do tego, co ja miałem tutaj powiedzieć, bo to taka była dygresja odnośnie no, prawo tego ostatniego, co już przemawia, to chciałem powiedzieć o właśnie wydarzeniach Okrągłego Stołu i o wyborach 4 czerwca, co takiego one dały. No dały na pewno wolność, tak? I teraz można sobie zadać pytanie, co to takiego jest wolność? Co to znaczy? Czy to da się tak skwitować krótko jednym słowem? I teraz zauważmy, tak jak tutaj siedzimy, dla każdego z nas wolność oznacza co innego, bo obracamy się w różnych środowiskach. I pozwólcie Państwo, że ja powiem o tym, co według mnie i co dla mnie jest ważne i co ta wolność przyniosła. A ta wolność przyniosła samorząd. Samorząd, który... W ogóle reforma jest uznawana za jak nie najlepszą, to jedną z najlepszych rzeczy, które się udały po 1989 roku. Szczególnie mówię tu o samorządzie gminnym. Ponieważ ja nie mówię to, że któryś historyk powiedział, czy któryś polityk, czy któryś tam filozof, a to, co mówią ludzie. A ludzie robią to, robiąc to w bezpośrednich wyborach. I jakie wybory są najbardziej popularne? Samorządowe. Dzisiaj zapytajmy się każdego mieszkańca, niech powie, kto jest jego wójtem, burmistrzem, prezydentem czy radnym. 99%, jak nie 100, wymieni, kto jest. A zapytajmy się, kto jest jego posłem, kto jest marszałkiem. To, no, nie wypada mi o tym powiedzieć, ale ja już, pan Roman o tym mówi, to, no, to także, i wiecie, często słyszymy właśnie polityków, często słyszymy media, bo tutaj i w wypowiedziach Baciuszki też o tym była mowa, że no jest ta brutalizacja, że jest, no, oni dbają o jakieś tam zdanie, o jakiś wizerunek i tak dalej. Wiecie co? Jak to bardzo by prosto było. Wystąpić przed kamerą i już mam jakiś wizerunek. A pożyjcie z ludźmi od urodzenia. A pożyjcie, grajcie razem w piłkę i idźcie na obiad razem. Oni nie to, co my mówimy, a oceniają nas w samorządzie, a tym jakimiś ludźmi ludzi od samego początku. Dlatego tutaj samorząd został coś tak stworzony, że naprawdę coś takiego bardzo wyjątkowego. I to jest słuszność tej drogi. Jak to mam powiedzieć? Tutaj chyba Baciuszka mówił o celu nadrzędnym. Ten cel nadrzędny to jest dobro mieszkańców i potrzeba. I jeżeli jest to dobro mieszkańców i potrzeba, to każdą jedną rzecz da się zrobić. Często się mówi, że coś tam jest niemożliwe w samorządzie, a ja od razu mówię, że nieprawda. Wyobraźcie sobie, w roku 2002 startowałem na wójta. Gdybym ja powiedział ludziom, że będzie w Michałowie kryta pływalnia, będzie ratusz, będzie zalew, będzie droga dojazdowa do Białegostoku, co ludzie powiedzieli? No ten policjant 34-letni, to chyba już jemu wystarczy, już on skończyłby na samym chęciach startowania. A jest? Jest. Dalej, w roku 2013 powiedzieliśmy, że zwolnimy mieszkańców z podatku. Śmieli się wszyscy.
obecny rektor Robert Ciburowski przecież mówił, że to jest niemożliwe. Jak Lincoln mówił, dwie rzeczy są na świecie pewne. Śmierć i podatki. U nas mieszkańcy nie płacą podatków już szósty rok. Możliwe? I właśnie to jest zamorzone. Wszystko możemy po kolei zrobić. Więc tak, gdybym miał powiedzieć tak osobiście, czym jest samorząd dla mnie. I wiecie, ja samorząd porównuję do kawałka drewna. I u jednego ten kawałek drewna przeleży pod płotem i zgnije. U drugiego wrzuci do pieca i jakiś tam płomień też da jakieś tam ciepło. A trzeci wyrzeźbi rzeźbę i przetrwa ona 1000 lat. I wiecie, nie ma nic przyjemniejszego niż budować, robić taką rzeźbę dla swoich przyjaciół, dla swoich znajomych, dla swoich sąsiadów, dla tych ludzi, z którymi tutaj razem mieszkamy w swoim mieście. I ja myślę, że nie tylko, no szczególnie ja zrobię wszystko, żeby w Michałowie, ale zawsze powinno być miejsce dla każdego. No zwróćcie uwagę. A może jeszcze najpierw. Były w cerkwi chóry. I przyjechał taki chór ze Smoleńska. I ci mówią, że my pochodzimy ze Smoleńska, tam 300 czy 400 tysięcy mieszkańców, taka maleńka miejscowość. Ja mówię, a my mieszkamy w miejscowości takiej dużej, wspaniałej, która liczy 3000 mieszkańców. I tak sobie zaczęliśmy żartować. Bo to właśnie jest nasze wspólne Michałowo. Chcę tylko powiedzieć na koniec jedno. I bardzo bym chciał, żeby wielu osób za to się zgodziło. Wiecie, naprawdę w Michałowie mam wszystko, co mi jest potrzebne. Mam dom, mam ludzi, których kocham. I mam swoich przyjaciół. I rodzinę. I dziękuję. A zanim pójdziemy, tam leży księga pamiątkowa i proszę o podpisanie się. Tam już jest tekst, tylko imię, nazwisko, każdy uczestnik okrągłego stołu. Ja pójdę się przygotować i ja się podpiszę na koniec. Ale wy nie czekając, podpisujcie się. Oczywiście. Za pierwszy.